Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Po materiale na temat młodego ninży otrzymałem kilka wiadomości od osób, które chwaliły się poziomem testosteronu powyżej 1000 nanogramów na decylitr. W filmie taki testosteron nazwałem czerwoną flagą, chociaż bardziej zwróciły moją uwagę jego wahania. Nie chcę jednak powtarzać tematu, tutaj chciałbym poruszyć kwestię naturalnego osiągnięcia 1000 nanogramów na decylitr testosteronu całkowitego. Odpowiem na pytanie, czy i dla kogo jest to możliwe, a później przedstawię moim zdaniem ostateczny przepis na zmaksymalizowanie swojego testosteronowego potencjału, tak żebyś nie musiał o tym więcej myśleć. Przy okazji przypomnę, że dziś jest ostatni dzień promocji na mojego nowego e-booka Zhakuj swój testosteron. Nie będę jej przedłużał, także jeżeli chcesz poznać naukowo udowodnione metody na podniesienie męskiego hormonu, zachęcam do skorzystania z tej okazji i wykorzystania linku znajdującego się w opisie tego filmu. Czy 1000 nanogramów na decylitr testosteronu całkowitego jest w ogóle naturalnie osiągalne, a jeżeli tak, to dla kogo? Na to pytanie można odpowiedzieć, przyglądając się obowiązującym normom. W Polsce najczęściej podaje się jako prawidłowy zakres między 260 a 1000 nanogramów na decylitr. Takie wartości ustala się, badając zdrowe osoby w populacji. Innymi słowy, bierzemy określoną ilość zdrowych mężczyzn, im więcej tym lepiej. Są to osoby nie mające żadnych objawów niskiego testosteronu. Następnie mierzymy im poziomy tego hormonu i wybieramy te wartości, które posiada 95% badanej grupy. Innymi słowy, jeżeli weźmiemy zdrowego faceta, to będziemy mieć 95% szans, że jego testosteron będzie znajdował się między 260 a 1000 nanogramów na decylitr. Jednakże z samej definicji normy wynika, że 5% zupełnie zdrowych mężczyzn nie zmieści się w zakresie uważanym za prawidłowy. Dzieląc to na połowę, 2,5% zdrowych facetów będzie miało testosteron całkowity poniżej 260 i 2,5% powyżej 1000 nanogramów na decylitr. Biorąc pod uwagę, że Stalowy Szok ma jakieś 240 tysięcy subskrybentów, wśród nas będzie około 6 tysięcy mężczyzn predysponowanych do ponadprzeciętnej produkcji testosteronu, którzy będą naturalnie przekraczać 1000 nanogramów na decylitr. Zatem jest to absolutnie możliwe, by mieć tyle męskiego hormonu naturalnie, jednakże tylko jeżeli jesteś do tego genetycznie predysponowany. Jeżeli twój organizm funkcjonuje na jakichś 500, to niestety nie podjedziesz naturalnymi metodami do 1000. Nawet kiedy kupisz mojego e-booka, zoptymalizujesz każdy aspekt swojego życia, zaczniesz używać ziół czy innych suplementów, twoje ciało po prostu nie jest tak skonstruowane i nie ma takiej możliwości. Czy jednak powinieneś się tym przejmować? Absolutnie nie. Dopóki nie odczuwasz żadnych objawów niskiego testosteronu, twój poziom odzwierciedla po prostu to, ile twoje ciało potrzebuje tego hormonu do właściwego funkcjonowania. Kluczowe jest, by patrzeć na to, jak faktycznie działa twój organizm, a nie za wszelką cenę ścigać cyfry na wynikach badania. Być może masz więcej receptorów androgenowych i twój organizm lepiej wykorzystuje określone stężenie hormonu. Zamiast zastanawiać się, jak dobić do 1000, powinieneś raczej poszukiwać odpowiedzi na to, jak maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Twoje 1000 może być zupełnie inne niż 1000 twojego znajomego albo idola. Jak zatem osiągnąć w cudzysłowie swoje 1000, czyli wycisnąć ze swoich kosztowności maksimum ich możliwości? Tym razem chciałem uprościć wszystko jak tylko się da i skonstruowałem piramidę testosteronu. Inspirowana oczywiście piramidą żywienia, u podstawy ma rzeczy najważniejsze dla męskiego hormonu. Idąc wyżej, pojawiają się coraz mniej istotne. Jak już wspominałem na kanale, poziom testosteronu można uznać za wskaźnik jakości twojego życia, a właściwie zdrowotnych nawyków. Jeżeli masz dobre nawyki, będziesz miał optymalny testosteron. Jeżeli twoje nawyki są słabe, taki będzie też poziom twojego testosteronu. Tak też działa piramida. Opiera się na rzeczach prostych, często uważanych za oczywiste. Jednak jeżeli przeanalizowalibyśmy nawyki osób, które obejrzą ten materiał, to prawdopodobnie u większości można by było się do czegoś przyczepić. Jak prawie zawsze wiemy, ale czy faktycznie wykorzystujemy to w praktyce? W myśl zasady, po pierwsze, nie obniżać, unikaj tego, co ma udowodniony wpływ na zmniejszanie stężenia męskiego hormonu.
Zacznij od szczerej analizy tego, co zjadasz. Czy dostarczasz sobie odpowiedniej ilości kalorii, a przede wszystkim z czego te kalorie pochodzą? Jeżeli są to produkty przetworzone, prawdopodobnie będziesz miał kłopoty z dowozem odpowiedniej ilości witamin i minerałów. Już wspominałem w materiale na temat spadków testosteronu, że coraz trudniej nam dostarczać odpowiednią ilość mikroelementów z diety, nawet jeżeli opieramy się na nieprzetworzonych produktach. To dlatego, że warzywa i owoce są coraz mniej wartościowe. Twoja dieta nie powinna polegać na jedzeniu ryżu z kurczakiem. Korzystaj z warzyw, orzechów, owoców. To przełoży się na twoje zdrowie, testosteron, wyniki sylwetkowe i te na siłowni, bardziej niż dorzucanie kolejnych gramów białka i węglowodanów. Wysypiaj się. Zapewnij sobie przynajmniej 7-9 godzin snu każdego dnia. Jakość snu to nie tylko jego długość. Powinieneś poważnie podejść do tego, w jakim pomieszczeniu śpisz, czy jest ono odpowiednio zaciemnione i ciche, czy też nawet w nocy docierają do ciebie sztuczne światła z ulicy. Odpowiedni sen to dbanie o poziom melatoniny. Oznacza to dostarczanie sobie światła słonecznego w ciągu dnia i unikanie ekranów około 2 godzin przed snem. Jak wykazywano, tryby nocne nie działają, ale warto rozważyć okulary z filtrami, które posiadają pewne dowody na skuteczność. Suplementuj się witaminą D. Każdy, kto nie dba o poziomy tej witaminy, pomimo że słyszy się o tym dosłownie wszędzie, jak dla mnie może zostać uznany za osobę szaloną. Przebywając w naszym klimacie, od października do marca nie produkujesz odpowiedniej ilości witaminy D. Jej dostarczanie z zewnątrz to chyba najprostszy i jednocześnie najbardziej efektywny sposób na optymalizację testosteronu. Prowadź aktywny tryb życia. Najlepszy dla męskiego hormonu jest trening siłowy, z tym, że aby zadziałał, musi być odpowiednio intensywny i angażować dużo masy mięśniowej. Opieranie się na podstawowych ćwiczeniach, budowanie masy mięśniowej to przepis na porządny wyrzut testosteronu po treningu oraz na podniesienie jego wartości długofalowo. Codziennie rób coś dla siebie, proaktywnie się relaksując. Może być to związane z twoim hobby. Czy masz w ciągu dnia czas na to, by zwolnić, czy też funkcjonujesz w nieustannym stresie? Uważaj na szkodliwe substancje, które dostają się do twojego organizmu. W praktyce może to oznaczać rezygnację ze spożywania i przechowywania jedzenia w plastiku, odpowiednią selekcję owoców morza czy kosmetyków. Warto obeznać się także z tematem detoksykacji. Podstawą są owoce i warzywa, odpowiednia podaż witamin i minerałów oraz innych związków, które są w nich obecne i mają właściwości detoksykacyjne. A zatem, chcąc podnieść poziom testosteronu, po prostu przestrzegaj tych prostych zaleceń. Dbaj o dietę, opierając się na nieprzetworzonych produktach. Przykładaj się do snu, zwracając uwagę nie tylko na to, ile on trwa, ale także w jakim pomieszczeniu śpisz. Czy wychodzisz na zewnątrz w ciągu dnia i unikasz niebieskiego światła przed położeniem się spać. Trenuj siłowo, proaktywnie się relaksuj, suplementuj witaminę D, chodź na saunę i wykonuj cardio, staraj się unikać plastiku. Nie przegrzewaj jąder co 45 minut, robiąc sobie przerwy od siedzenia. Unikaj nadmiaru alkoholu. I tak naprawdę tyle. Jak widać, nie ma tu żadnej filozofii. Optymalizowanie testosteronu nie jest skomplikowane, co nie znaczy, że jest proste. Proste nie jest, ponieważ wymaga odpowiednio silnej woli i przemyślanych decyzji. Często oznacza to rezygnowanie z łatwo dostępnych przyjemności. Dopóki nie będziesz miał opanowanych tych podstaw, szukanie ziół czy innych suplementów na testosteron nie ma sensu. Zauważ, że w swojej piramidzie zioła umieściłem na samej górze, a boostery nie znalazły się tutaj w ogóle. Oczywiście przyjemniej jest łyknąć tabletkę niż pójść wcześniej spać czy znaleźć czas na medytację. Jednak uważam, że nabieranie zdrowych nawyków, chociaż mniej kuszące, jest w rzeczywistości znacznie bardziej wartościowe. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na istotnych rzeczach, które w przypadku męskiego hormonu zawarłem w piramidzie testosteronu. Mam nadzieję, że udało mi się na tyle jasno przedstawić temat, że nie będziesz musiał się nad nim dłużej zastanawiać, szukać magicznych trików, zamiast tego od razu przechodząc do działania ważnego dla męskiego hormonu. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.